Witajcie kochani, witam Was na kanale Cudawianki i Niezapominajki Izabela Zabłocka, czyli ja. Dzisiaj przybywam z takim nietypowym filmem. Najczęściej przybywam do Was z niezapominajką, czyli przypomnieniem o tym, że jesteśmy cudem, w którym na dużej ilości shortów mówię dla Was, że jesteście cudem, jesteś cudem. Sama to odkryłam kilka lat temu i dużo mnie kosztowało to, żeby w to uwierzyć i teraz chciałabym się dzielić ze wszystkimi tą wiadomością, żeby się nam nie zapominała, bo zupełnie inaczej się żyje, kiedy się o tym pamięta. I na co dzień suszę kwiaty i robię biżuterię z kwiatuszków. Tutaj główny bohater dzisiejszego odcinka, fuksja, tak wygląda. Ale przybywam z niesamowitymi wieściami. Myślę, że dla większości nas w Polsce, jak się dowiedziałam, to byłam zszokowana, że kwiatki, fuksje, które tak wyglądają, jest taki kolor fuksja, który używałam w pisakach, w kredkach czy w farbach, ale nie znałam kwiatka. Kilka lat temu poznałam ten kwiatek. On jest niesamowity, ponieważ kiedy odpadnie mu już kwiatuszek, tak jak tutaj widzicie, oj, akurat odpadł, zostaje taka niedojrzała jagódka. Z tej jagódki, maleńkiej zielonej, po pewnym czasie robi się taka czarna jagódka. I dowiedziałam się, że one są jadalne. Jak smakują, zaraz Wam zaprezentuję. Urwę ten największy mój okaz. O. Tak wygląda. I umyję, bo mam fioła na punkcie mycia owoców i warzyw. I go na Waszych oczach zjem. Pierwszy mój owocek fuksji w tym roku. Jak dojrzały. Najbardziej przypomina mi w smaku słonecznik. Ma w sobie też miąższ, coś jak borówka. Trochę konsystencja jeszcze wiśni. Gorzko-kwaskowaty. Co Wam powiem ciekawego? Są różne odmiany fuksji. Ja mam tutaj takie ogródkowe. Mam białe, takie bardziej ciemne, jasne, różne. Mam takie, które teraz akurat pączkutkują. Na zewnątrz są różowe, wewnątrz białe. Albo właśnie jak te, które teraz kwitną, że są fuksjowe na zewnątrz, a fioletowe w środku. Na świecie jest bardzo dużo odmian fuksji. O, tutaj takie niewielkie, zobaczcie, są jagódki. Na świecie jest bardzo wiele odmian. Jest jakaś konkretna, której nazwy nie pamiętam, którą się hoduje właśnie głównie ze względu na to, żeby zrywać jagódki i robić z nich, uwaga, uwaga, dżemy. Na naszych szerokościach geograficznych nie słyszałam o takich uprawach, chociaż kto wie. My na własny użytek jagódek, które możemy, tak jak ja hoduję na swoim balkoniku, nazbierać trochę i zrobić sobie na przykład sok. Dobry jest sok z tych jagódek z dodatkiem cytrynki. On jest taki gorzkowo-kwaśny. Ja kocham miodek, więc jeszcze domiodzić można. I serdecznie Wam polecam. Takie nowe odkrycie. Także kończę ten mój pierwszy nietypowy filmik. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do obserwowania mojego kanału. I do dziełek, które tworzę. I różne będą jeszcze inne rzeczy, których jeszcze nie ma, bo dopiero zaczynam prowadzić kanał. Ale cudawianki, niezapominajki będą miały jeszcze w sobie troszkę nut, troszkę opowieści o przyrodzie i przygód
różnych małych stworzonek na kwiatkach. To na tyle. Jeśli nie subskrybowaliście mojego kanału, a ciekawi was, co na nim będzie, to zapraszam. Proszę o łapkę też w górę i do zobaczenia w innych filmikach. Pa, pa!